Jak myślicie, posłuchać samochodu i jechać tutaj 50, czy mogę sobie pozwolić na nieco więcej? Cześć, w tym filmie opowiem Wam o Skodzie Enyaq Coupe i sprawdzę dla Was, ile kilometrów będziecie w stanie jeszcze przejechać, kiedy rozładujecie samochód i komputer pokładowy będzie Wam wskazywać zerowy zasięg. Zapraszam. Zacznę tak troszkę filozoficznie, mianowicie mam ostatnio problem z testowaniem samochodów elektrycznych. I to nie dlatego, że coś z tymi autami jest nie tak, tylko dlatego, że pod naszymi filmami bardzo często pojawiają się komentarze będące zarzutem, że kiedy testujemy takie samochody, to wmawiamy ludziom, że to jest jedyny słuszny kierunek i lobbujemy ten rodzaj napędu. No tak oczywiście nie jest, chociaż nie da się zaprzeczyć, że tych samochodów jest na rynku coraz więcej, więc siłą rzeczy będą się one pojawiać w naszej redakcji. Ja osobiście samochodom elektrycznym kibicuję, ale tylko pod warunkiem, jeżeli będą one jakąś alternatywą pośród innych źródeł zasilania. Natomiast jeżeli po 2035 roku w imię jakiejś ideologii i takiego poczucia, że wszyscy będą ekologiczni i nagle Europa będzie miała czym oddychać, to gdy wtedy będziemy zmuszani do zakupu tylko i wyłącznie aut elektrycznych, to będę mieć głęboką nadzieję, że albo do tego nie dojdzie, albo będzie wtedy kwitnąć jakiś taki nielegalny handel spalinówkami gdzieś w podziemiach. Natomiast wracając do Skody, która jest bohaterem tego odcinka, odmiana 80, czyli to jest bateria 77 kWh, tak, to jest już pojemność taka użyteczna, dla nas jest to największa bateria. Mamy tutaj 204 konie mechaniczne, 350 Nm maksymalnego momentu obrotowego i napęd tylko na tylną oś. Samochód nie jest demonem prędkości, ale takim być nie musi, od tego jest wersja RS, niecałe 9 sekund do setki, to w zupełności wystarczy do sprawnego przemieszczania się. Natomiast to, co może Was tutaj zainteresować, to szansa, podkreślam, szansa na niezłe zużycie energii, które przy odrobinie cierpliwości może być zaskakujące i pozwalać nam na pokonywanie dłuższych dystansów. Jeżeli interesuje Was więcej informacji o tym modelu, to zapraszam wszystkich do obejrzenia filmów, które są już na naszym kanale. Linki znajdziecie w opisie. Spokojna jazda po mieście przy pełnej rekuperacji, ale bez rezygnowania z komfortu w postaci ogrzewania, to około 15-18 kWh na 100 km. Niżej nie udało mi się zejść. Kiedy będziemy jeździć poza miastem z prędkościami do 90 km na godzinę, to przy spokojnej jeździe uda nam się mieć wynik na poziomie 20 kWh na 100 km. Na drodze ekspresowej należy się przygotować na wartości około 24-28 kWh na setkę, natomiast prędkości autostradowe to już ponad 30 kWh na 100 km. W związku z tym deklaracje producenta dotyczące zasięgu raczej nie mają tutaj sensu, bo matematyki nie oszukamy i wszystko zależy od warunków naszej jazdy. Jak się postaramy, przejedziemy ponad 400 km, a kiedy będziemy jeździć dynamicznie z większymi prędkościami, to należy się przygotować, że nie dobijemy do 300. Mam teraz chwilkę, bo czekam, aż samochód się naładuje i pokażę Wam wnętrze. To, jak wygląda Skoda Enyaq w środku, nie jest żadną nowością, tutaj nic się nie zmieniło, ale chciałem Wam tylko pokazać, jak fajnie dobrane są tutaj kolory. Nie ma jakiejś smutnej czerni, szarości, bardzo fajne materiały, dobrze wyglądają, są niezłej jakości, nic tu nie skrzypi, wszystko jest dobrze spasowane i wygląda naprawdę nieźle. Podoba mi się ten rodzaj konfiguracji, czegoś takiego w Skodzie Enyaq jeszcze nie widziałem. Samochód teoretycznie jest w stanie przyjąć podczas ładowania 135 kW, co w idealnych warunkach pozwoli uzupełnić energię od 10 do 80% w pół godziny. Takie okoliczności to jednak rzadkość, więc należy się nastawić na około 2-3 godziny ładowania, korzystając ze złącza CCS. A teraz najważniejsza część testu. Mam zamiar rozładować akumulator i sprawdzę, ile jeszcze będę w stanie przejechać, kiedy komputer będzie wskazywać zerowy zasięg. 1%, 3 km zasięgu. Przyznacie, że wygląda to przerażająco. Nie chciałbym mieć takiej sytuacji na jakiejś drodze szybkiego ruchu bez możliwości bezpiecznego zatrzymania się. Tutaj na szczęście mogę spokojnie rozładować samochód i jak się zatrzymam nawet na środku drogi, to nikomu nie będę przeszkadzać. Wrażeń z przyspieszania już nie ma. Widzicie? Swoją drogą samochód nie rozpoznaje, że tutaj już kończy się ograniczenie do 30, więc nie krzyczcie, że przekraczam prędkość.
W każdym razie i tak nie jestem w stanie tego zrobić zbyt gwałtownie, bo zobaczcie, mam pedał wciśnięty do końca, a samochód ledwo się rozpędza. Tym bardziej na autostradzie byłoby to niebezpieczne. Pokonałem kilkaset metrów i dostałem komunikat: brak pozostałego zasięgu, naładuj teraz pojazd, 0 km, 0% baterii, no ale jadę, zobaczymy ile jeszcze uda mi się przejechać. Wyłączyłem właśnie klimatyzację, ale to nic nie zmieniło w kontekście zasięgu, dalej mamy 2 zera. Możliwe już tylko manewrowanie. Naładuj, książka pokładowa, no zobaczymy, żółwik zmienił kolor na czerwony. Robi się poważnie. Mimo że dostałem informację, że tylko mogę już manewrować, to samochód bez problemu rozpędza się do 50 na godzinę. To znaczy ma z tym problem, bo czujemy pod pedałem gazu, że to jest naprawdę duży wysiłek, ale jeszcze możemy jechać normalnie, w miarę. Nie jest to 5 km na godzinę. A tak będzie wyglądać przyspieszenie, kiedy będziecie mieli rozładowany samochód. Gaz w podłogę. Gdyby taka awaryjna sytuacja przytrafiła wam się w mieście, to raczej nie będziecie zawali drogą. Jak widzicie, teraz rozpędziłem się do 55 km na godzinę. No i tak można jechać. Nawet jakbym się zatrzymał, to myślę, że samochód się nagle nie wyłączy, nie powie, że już dalej nie jedziemy. Spokojnie będzie można przyspieszyć, no ale nie jest to przyspieszenie, które pozwoliłoby wam być pierwszym ze świateł, ale też w ruchu miejskim nikt nie będzie was ostentacyjnie wyprzedzał i rzucał puszkami, butelkami, że po prostu jedziecie 5 na godzinę i tamujecie ruch. Prawdopodobnie jakbym w tej chwili się zatrzymał i wyłączył samochód, to nie mógłbym już go ponownie uruchomić i sprawić, żeby jechał. Natomiast nie chcę tego robić, chcę sprawdzić dla was, ile maksymalnie da się przejechać przy zerowym zasięgu. Czy działają jakieś tryby jazdy? Może jak dam eko, to coś się zmieni. No, ten komunikat robi się coraz bardziej poważny, ale dalej jadę. A może będę w stanie włączyć tryb sport? Tryb jazdy sport, proszę bardzo. To nic nie zmienia, myślę, że tutaj już samochód pozwala to wybrać, ale na samą jazdę się to w ogóle nie przekłada. Przejechałem już 12 km, więc w mieście wydaje mi się, że jest szansa, że dojechalibyście do jakiejś najbliższej ładowarki. Może uda się przekroczyć 50 na godzinę, zaraz się okaże. Walka trwa. No, z tą 50 może być problem. 40 to maks. Ale za to mam niskie zużycie energii. Gaz w podłodze, auto nie jedzie, nie reaguje. Może na wstecznym się uda. Nie, nic. Nic się nie dzieje. 15 km, pół godziny. Takie zużycie energii. Myślę, że to niezły wynik. Tak sobie czekam w tym rozładowanym aucie i myślę, że skoro możemy je jeszcze uruchomić, jesteśmy w stanie wybrać przełożenie, to moglibyśmy troszkę ten samochód awaryjnie podładować, gdybyśmy wrzucili drive, ustawili rekuperację na maksimum i ktoś by nas holował. No bo czym by taka rekuperacja się różniła od tej, którą mielibyśmy zjeżdżając z jakiegoś stromego wzniesienia? W instrukcji co prawda jest napisane, że tak robić nie wolno, to znaczy, że auto może być holowane tylko kiedy skrzynia biegów ustawiona jest w trybie N, no ale przecież chyba byśmy nic złego nie zrobili, no bo tak jak wspomniałem, zjeżdżamy z jakiejś górki, odzyskujemy energię, no to jaka jest różnica pomiędzy takim zjazdem, a sytuacją, kiedy ktoś nas holuje? No gdybym miał kogoś tu w pobliżu, kto miałby linkę i mógłby przyjechać, to bym to sprawdził, ale niestety jest niedziela, 12 i raczej nikt nie przyjedzie. Cena tego egzemplarza to około 320 tysięcy złotych. Dla osób, które rozważają zakup auta spalinowego podobnej klasy, będzie to raczej czynnik zniechęcający. Natomiast jeśli ktoś szuka elektrycznego SUV-a, to Enyaq w tej konfiguracji stanowi ciekawą alternatywę. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że mój eksperyment był dla was ciekawy. Do zobaczenia w kolejnych testach.